to już jesteśmy w domu. To już cię zapraszam. I baza. When I thought about the apocalypse, it was always me against the government, not me and a bunch of teens against walking tanks from outer space. No, czyli mamy następny punkt do przenoszenia się, super. I następny żywy. NPC. Jo. Coś ciężkiego słychać, no. Są dwa. Fajnie, nie? Obserwuję. Jeden na dwójce, a jeden na prawo, tam daleko. Jeszcze jeden Terminator. Dwa Terminatory.
może najpierw tą jedynkę pracować. Myślisz, że będzie lepiej? Nie wiem. Albo podejść na cicho, jak będzie odchodził. Też tak można. Akurat to jest koło niego. To po prostu pilnuje tego materiału. Patrzy w swoją stronę, a po prawej stronie jego jest Terminator. Ale jak go sprowokuje, to z kolei rozpocznę walkę i poczekajmy na to. Już podszedłem. Ten drugi się nie kapnął, także... Lecisz po materiały? Tak, teraz.
wspólnego do tego. I'll try to get along. How many people are with you? I'm so sorry. I lost a lot of people too. If you find your friends, there's plenty of room for them here, okay? I'm Kaze, and I don't know. Right now, I'm looking for survivors of a skirmish at my home. It's not looking good. Za nim! O, teraz widzę, no. No to teraz trzeba pozbierać elementy. A, Terminator idzie. Dobra, i zaznaczyłem chyba kolejny punkt, gdzie ma te greneki. Zablokowałem się, nie mogę ani w tył, ani w tył, ani w przód, ani na wrócie nie mogę schylić. Na szczęście jest radio. Zapraszam. Pan sobie kontener sprawdzi. Ciepło, ciepło. Cieplej, cieplej. Gorąco! Konwektor! Instrybutor! Tylko nie dystrybutor. Pobrałeś? Tak jest. Ale tam w środku będzie ten mały, to ja go strzelbą rozwalę. Jak go tworzysz, czekaj. Jeszcze jeden. Nie widziałem go, sorry. No, tylko jednego. No i następna misja zrobiona.
zaznaczę most, bo tutaj pomiędzy to jest jakiś większy czołg. Posłaniec zagłady z zamku Forstaborg. Co to się stało się? Co? Zniknąłeś? No wpadam pod mapę. Dam ci radio, co to jest. Dobra, przerwa. Trzeba obadać, jak się sprawa z mostem. Na razie nie widać, żeby coś tam było, czyli idziemy. Jest jeden na środku drogi. Może nie zauważy. No come on, come on, come on. Skutki, proszę do mnie. Cios! To chyba nie tak miało być. Tylko, że ty miałeś most i wodę, a ja miałem glebę i tak samo wpadłem. Tak? No, pod glebę, no zobaczysz sobie to, bo nagrany mam to przecież. No, biegnie do nas. Następny? Tak? Czy nie? A nie, to jemu się światełko świeciło tylko. Jest jeszcze jeden. Z tyłu, z tyłu! Dwa. Trzy, cztery. No już cała impreza. No to się bawimy. A, bo tu jest radar też, to one go filmują. To trzeci, czy jakieś terminatory? Małe, no.
przyjdźmy też. Tu jest jakaś baza, chyba, jakieś magazyny i tak dalej. Po prawej stronie, tam. Na mapie też są takie kółka, jakieś silosy, ale my tutaj w lewo musimy konwój zlokalizować. O, to co mryga chyba. Mamy znaleźć jakiś hotel. Słyszysz te wycia, czy tylko to u mnie słychać? No, nie słyszę. Właśnie tego. Aha, no nie. Zablokowało mnie coś. Trzeba się gdzieś schować, do jakiegoś budynku. Teraz wszystkie adrenaliny stracę. Jakiś mały madafaka tutaj krąży. O, no. Chyba nie. O, chyba nie. Ładnie mały. Mały. O, witamy. You made it. Thank you so much for the medication. So this is us. I'm Anita. And as you can see, we're not living the life just yet. I'm Benny. Was that you down there? So when we ask you to make some noise, you make some noise. That was a close call. Look, we can't go on like this. I'm having to stay cooped up in here. Let's
szybkości. To nasz, rozumiem. What was that? What? A Vrokan fighter? Huh. Maybe the Swedish army hasn't been entirely wiped out after all. I doubt anyone could survive such a crash. But if she's alive, she'll be badly injured. Strength in numbers, Anita, remember? Plus, we could use some help so that all of those food rations don't go to waste. The crash? Really? Try to find her. We gotta let her know where we are. Oh, you're the muscles of this group. Sorry I didn't stick around. One welcome comedy was enough. Especially after I ran out of ammo. We're glad you all made it back in one piece. Lately, our group has been growing smaller. But maybe we're starting to turn the tide. We have a more urgent problem. A dog in the freezer. And it's not a metaphor. It followed Elsa and we barely managed to trap it inside. Random thought. This isn't an accident. They can track us down, patiently, and scare us into making stupid moves. I've seen how Phoenix works. Phoenix? Is that what our enemy is called? You probably already guessed that it wasn't the big bad Soviets, right? Thank you.